Skończyliśmy na tym, że dla gazu doskonałego, w przypadku gdy układ jest zamknięty, czyli liczba cząstek nie zmienia się, obowiązuje następujący wzór. Ciśnienie razy objętość przez podzielone przez temperaturę, taka kombinacja tych trzech parametrów jest wielkością stałą, czyli możemy zmienić czy jedną z tych rzeczy, ciśnienie, objętość albo temperaturę, albo jakoś tam ich kombinację, ale po tej zmianie pozostałe parametry tak się dostosują, tak się zmienią, że taka relacja pozostanie prawdziwa. I zaraz zrobimy sobie przykład, w którym sobie ten wzór zastosujemy, ale najpierw jeszcze kilka słów o temperaturze. Mianowicie pewnie wiesz z życia codziennego, że stosuje się różne skale temperatur, na przykład skalę Celsjusza, skala Fahrenheita, co prawda nie tak popularna. W Polsce raczej się jej nie stosuje, na przykład tam w Stanach Zjednoczonych jest popularna, a u nas nie. Ale tak przykładowo, żeby mieć coś innego jeszcze oprócz skali Celsjusza i jak ona jest konstruowana, żeby tak zdefiniować te dwie skale w oparciu o dwa punkty. Otóż 0 stopni Celsjusza to jest, gdy woda zamarza, a 100 stopni Celsjusza to jest, gdy woda wrze. Natomiast skala Fahrenheita tym dwóm punktom przypisuje odpowiednio, tutaj dla zamarzania wody to są 32 stopnie Fahrenheita, a temperatura wrzenia wody to jest 212 stopni. No widzimy, że te liczby są jakoś tak, jakieś takie bardzo umowne. O ile z tego co pamiętam, to 100 stopni Fahrenheita jest jakoś tam związane z temperatura ciała ludzkiego, z temperaturą ciała ludzkiego. Natomiast tutaj, tak jak mówiłam, zamarza woda. No i ta temperatura oczywiście odpowiada jakiemuś konkretnemu ciśnieniu, bo to jak możesz sobie zobaczyć w jednym z filmików z chemii o stanach skupienia, temperatura wrzenia i zamarzania zależy od tego, pod jakim ciśnieniem to wszystko się odbywa. Jak się zna mikroskopowy obraz tych zjawisk, to wtedy to się staje jasne. Bardzo Cię zachęcam do zapoznania się z tym. W każdym razie, wracając do tematu, widzimy, że tutaj te liczby są jakieś takie dwie jakby obiektywnie te same temperatury jakiegoś zdarzenia. Woda zamarza w jakiejś konkretnej temperaturze i woda wrze w jakiejś konkretnej temperaturze. Ale jakby ludzie mogą zależnie od umowy różne wartości temperatur temu przypisywać, prawda? Ale przecież mówiliśmy, że temperatura jest proporcjonalna do średniej energii kinetycznej cząsteczki w naszym tam gazie czy w cieczy. Tak, ale czy to oznacza, że na przykład woda w temperaturze, dana ilość wody w temperaturze 100 stopni Celsjusza to jest 100 razy więcej energii niż gdy temperatura jest równa 1 stopniowi Celsjusza? Otóż no nie jest tak, no bo zobaczmy, że prawda, to ten jeden stopień odpowiada tam 30 iluś tam stopniom Fahrenheita, no i tutaj jakby już zupełnie inna proporcja między tymi temperaturami będzie, więc to widać, że w takich umownych skalach coś takiego to w ogóle nie jest, to nie jest prawda. Nie, tak nie jest. Potrzebna jest inna skala temperatur, nie taka umowna, tylko bezwzględna, która jest ustalana bezpośrednio na podstawie tego, jaka jest energia kinetyczna cząstek. I przede wszystkim, gdzie ustawić zero takiej skali? No w takim miejscu, gdzie energia kinetyczna cząsteczek, więc równa 0 i to jest 0 naszej skali. Tak, jest to taka temperatura, która odpowiada temu, że cząsteczki całkowicie zamierają. Nie poruszają się, nie wibrują, nie wirują. Są całkowicie zamrożone. Tak, i ta skala bezwzględna to jest właśnie skala Kelwina. Tak, 0. I to mówimy nie 0 stopni Kelwina, tylko 0 Kelwinów. I one odpowiadają, jeśli przeliczyć na stopnie Celsjusza, to jest minus 273 stopnie Celsjusza. Odległość między tymi stopniami jest taka sama jak między Celsjuszami, czyli 1 Kelwin to jest minus 272 stopnie Celsjusza. Czy też można powiedzieć, że no nie wiem, 273 Kelwiny to jest 0 stopni Celsjusza. O. I teraz faktycznie przy tak ustalonej skali, jeśli mamy jakąś substancję w temperaturze 5 Kelwinów, to rzeczywiście średnia energia kinetyczna cząsteczek w tym wypadku jest 5 razy większa niż gdy temperatura wynosi 1 Kelvin. Tak? I teraz najważniejsza sprawa jest taka, że jeśli rozwiązujemy jakiekolwiek przykłady w oparciu o ten wzór, to pamiętając, że właśnie ciśnienie razy objętość to było coś proporcjonalnego do energii kinetycznej zawartej w układzie, musimy temperaturę wyrażać w skali bezwzględnej, czyli w kelwinach. To jest bardzo ważne i to jest cała trudność wielu przykładów właśnie z takiej podstawowej termodynamiki. I uczniowie bardzo często zawalają różne zadania na sprawdzianach, na testach właśnie ze względu na to, że zapominają, żeby zamienić na przykład stopnie Celsjusza na kelwiny.
Tak, no bo gdybyśmy nie zmieniali, byśmy mieli powiedzmy coś w temperaturze 0 stopni Celsjusza, to byśmy nagle dzielili tutaj ciśnienie razy objętość na przykład przez 0. Tak, no i nagle mamy problem. Co to jest? Tak, trzeba pamiętać, że w związku z tym, że tutaj ten licznik w tym wzorze jest właśnie proporcjonalny do energii kinetycznej, to mianownik również musi być wyrażony w takiej skali, żeby to rzeczywiście wyrażało tą proporcję do energii kinetycznej, czyli trzeba użyć skali bezwzględnej, skali Kelwina, która bezpośrednio się odnosi właśnie do średniej energii kinetycznej cząstki w układzie. Dobrze, wiedząc to, rozwiążmy sobie przykład. I przykład jest następujący. Mamy w zamkniętym pojemniku gaz pod ciśnieniem równym 1000 paskali. Objętość naszego pojemnika to 30 metrów sześciennych i jego temperatura i temperatura gazu to jest 27 stopni Celsjusza. Tak, i teraz ściskamy, kompresujemy sobie ten nasz gaz i co? Do objętości równej 20 metrów sześciennych temperatura wzrasta nam przy tym do 50 stopni Celsjusza i interesuje nas nowe ciśnienie. I teraz to podstawowa rzecz. Musimy nasze temperatury powyrażać w skali Kelwina. Wiemy, że temperatura w Kelwinach to jest temperatura wyrażona w Celsjuszach plus 273. Kelwiny i Celsjusze są jakby, to są jednostki jakby tak, 1 Kelwin i 1 Celsjusz jako różnica temperatur to jest jakby dokładnie to samo, tylko po prostu 0 jest ustawione gdzie indziej, jakby tak sobie na osi liczbowej, tak, zaznaczyć. To odległość między kolejnymi stopniami jest równa w jednym i w drugim przypadku, w jednej i drugiej skali, tylko po prostu gdzie indziej jest ustawione 0, tak, a przeliczamy w ten sposób. Wobec tego, jeśli sobie to przeniesiemy sobie tutaj, to tak, to będzie 27 plus 273 Kelwiny, czyli 300 Kelwinów ta temperatura, natomiast tutaj to będzie 50 plus 273 Kelwiny, czyli 323 Kelwiny. I teraz te wartości już możemy podstawiać do naszego wzoru. Podstawimy sobie od razu, będziemy pisać tak. Pamiętamy, mamy nasz wzór ciśnienie razy objętość przez temperaturę. To jest coś, taka kombinacja tych parametrów jest stała, pomimo różnych przemian, jakim możemy nasz gaz, powiedzmy, poddawać. I podstawmy sobie, mamy tak, 1000 paskali razy 30 metrów sześciennych i to wszystko podzielone przez 300 kelwinów, to się równa, i po tej stronie mamy nieznane nasze jakieś ciśnienie P2 razy 20 metrów sześciennych podzielone przez 323 kelwiny. Dobrze, możemy sobie, powiedzmy, najpierw troszeczkę tutaj w tym równaniu poskracać. Tu możemy sobie skrócić przez 100, tak? 2 zera skrócić z tym. Trójkę skrócić, tutaj nam zostanie dziesiątka. I tu oczywiście jeszcze jednostki. Tu mamy metry sześcienne, tu metry sześcienne. Możemy je ze sobą poskracać. Kelwiny z kelwinami. Tak, więc wynik nam wyjdzie w paskalach. Bardzo dobrze. Jak sobie uporządkujemy tutaj to, co nam zostało po tym skróceniu, to tak, po tej stronie zostaje nam 10 razy 10, to jest 100 paskali, a po drugiej stronie mamy tak, nasze ciśnienie P2 razy 20 podzielone przez 323. Tak, czyli jeszcze nam się skróci tutaj 20 i 100, zostaje nam 5. I ostatecznie nasze ciśnienie P2, jeśli tutaj obie strony pomnożymy razy to 323, które mamy tutaj w mianowniku, to jest 5 razy 323 paskale, to jest, żeby nie tracić czasu, policzmy na kalkulatorze, 5 razy 323, 1615. Tak, czyli podsumowując, tutaj cały szkopuł polegał na tym, żeby przeliczyć temperatury na kelwiny. Bo gdybyśmy tego nie zrobili, wstawili tutaj 27, a tutaj 50, to w ogóle by nam wyniki wyszły kompletnie oderwane od rzeczywistości.